Ja jestem ogólnie po tym tygodniu mocno zbudowany tym, jak zespół mnie przyjął, jak reaguje na to, co chcemy robić. Powoli wprowadzam mój pomysł na to, jak ma nasza gra wyglądać, jak ma wyglądać nie tylko gra, ale też funkcjonowanie w ogóle zespołu, nie? Bo to jest nie tylko boisko, ale też i szatnia, i poza boiskiem, i budowanie relacji i tak dalej. Więc jest troszkę pracy, jest, myślę, optymizm i z mojej strony, i ze strony sztabu, i ze strony zawodników. No jestem przekonany, że tylko na tym optymizmie możemy pójść do przodu. Dzisiaj zaprosiliśmy kilku chłopców z drużyny juniorów, więc dzisiaj było bardzo młodo na boisku. Ja na ten moment przede wszystkim skupiam się na kadrze pierwszego zespołu, jeżeli chodzi o juniorów, a lubię młodzież, lubię młodych ludzi, lubię też się przyglądać pracy grup młodzieżowych, to na pewno na to przyjdzie czas i na taką ocenę też młodzieży przyjdzie też czas, na taką lepszą ocenę. Na ten moment skupiam się na zawodnikach z pierwszego zespołu, gdzie też jest bardzo dużo młodzieży. Była to gra wewnętrzna, można powiedzieć treningowa. Ja chciałem zobaczyć, jak funkcjonują przede wszystkim formacje w różnych jakby momentach meczu. Jak też reagują zawodnicy indywidualnie. Bardziej o taki obraz dzisiejszego meczu mi chodziło. Kilka było naprawdę fajnych, pozytywnych momentów. Są też pewne rzeczy, nad którymi jakby według mojego pomysłu będę chciał popracować. Więc na pewno taka gra też dała kilka odpowiedzi na kilka pytań. Jutro mamy trening, niedziela wolna i od poniedziałku ruszamy z takim mikrocyklem pod piątek. We wtorek dwie jednostki treningowe, w inne dni po jednej. I będziemy pracować też dalej nad pewnymi rzeczami, które nawet dzisiaj gdzieś nam się pojawiły. I no, to jest proces, ja mówiłem to na konferencji. Ten proces musi też mieć swoją kolejność na wszystkie rzeczy. Odra Opole, blisko nas w ligowej tabeli, zapowiada się trudne spotkanie. Analizował już Pan może tego rywala? Oglądałem sobie dzięki Instatowi kilka takich większych fragmentów gry przeciwnika. Gatunkowo ciężki mecz, bo jednak można powiedzieć, że przeciwnik tutaj jest na ostatnim miejscu, więc punkty powinny być obowiązkiem. Z drugiej strony przeciwnik, który trochę odżył, wygrał ostatni mecz. I na pewno zagramy ofensywnie. No, zagramy po zwycięstwo, po punkty, ale gatunkowo mecz nie jest łatwy, nie? Ale z drugiej strony na takie przełamanie, czy na to, żeby zebrać tą pełną pulę, no to przeciwnik do ogrania na pewno.